No. To cofam te wszystkie chwalebne słowa na cześć Michala Hajbeka, bo teraz... No nie ma co cofać, będzie przypuszczalnie na czwartym miejscu, o ile Kamil skoczy tak jak nas do tego już przyzwyczaił. Prędkość na progu słaba, ale jak daleko poleci? Jest, jest dość daleki skok, skakał w najgorszych warunkach w tej serii. Punkt i 0,3 tylko odjęte za wiatr. No, nawet dodane. Nawet dodane, przepraszam, a więc on miał najsłabsze warunki, ledwie 119 metrów. No nie wiem, dodane, odjęte, tutaj sędziowie nie do końca, nie sędziowie, tylko wiatromierze nie do końca nadążają za tym wszystkim. Oceny 3 razy 18,5, 2 razy 18. No i powinno wystarczyć. A jednak nie. Szósty dopiero, ależ numer. Zwycięstwo Daniela Andretande. Hajbek, możesz przywrócić tak to, co jest. Powiedziałeś. Jest jednak na podium. Kraft na miejscu drugim. Johansson i Forfang jeszcze wyprzedzają reprezentanta Polski, a więc troszkę zmniejszy się przewaga Kamila Stocha po dzisiejszym konkursie nad rywalami. Tande wygrywa w konkursie, w którym umiejętności odgrywały dużą rolę, ale szczęścia trzeba było mieć co niemiara.